Witamy panią Ewę Mierzwan, dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Witamy panią Lidię Nogowską, kierownika warsztatu szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Puławach. Witamy przewodniczącą Rady Rodziców, panią Agnieszkę Bobę. Witamy przybyłych opiekunów i uczniów szkół uczestniczących w dzisiejszym konkursie. Ogromne brawa. Witamy kadrę kierowniczą Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na czele z panią Grażyną Dzida, która jest dyrektorem szkoły i gospodarzem dzisiejszego turnieju. Witamy również sponsorów dzisiejszego wydarzenia. W szczególny sposób pragniemy podziękować i powitać tych, którzy współpracują z nami i wspierają nasze przedsięwzięcie od samego początku. Są też fundatorami nagród dla zwycięzców dzisiejszego konkursu. Są to pani Marlena Mańko, właścicielka Akademii Kairos Edu, którą reprezentuje dzisiaj Olivia Mańko. Serdecznie witam. Pan Michał Sobocki, właściciel salonu Cruiser Barbershop. W tej chwili jeszcze nieobecny, ale wiem, że na pewno się dzisiaj pojawi. Tak, no właśnie na najbardziej dobrze. Proszę państwa, w tym roku grono naszych przyjaciół, którzy wsparli nas podczas organizacji turnieju, znacznie się powiększyło. Są to międzyzakładowa organizacja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Radzyniu Podlaskim, którą reprezentuje dzisiaj pan Bogdan Fijałek. Serdecznie witamy. Dziś tutaj był. Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Radzyniu Podlaskim. Bank BNP Paribas, oddział Biała Podlaska. Intertransport, Michał Jastrzębski. Ośrodek Szkolenia Kierowców, Zieland, Fabryka Strzałów. Drukarnia Awa Druk, Radzyń Podlaski, firma Azbut, Andrzej Zieniuk, Komarówka Podlaska, salon masażu Slim & Beauty, Radzyń Podlaski, salon fryzjerski Yes For Hair, Weronika Siudaj, studio fryzjerskie Marbella, Marta Lewkowicz, salon kosmetyczny Róż i Już, Iwona Kukaluk, salon fryzjerski Agata Milczek, gabinet kosmetologii Kamila Kuczyńska Studio, agencja ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Długozima, Grzegorz Gałecki, dystrybutor marki Leszek Profesjonal. Z całego serca dziękujemy za okazane wsparcie. Jak co roku są z nami przedstawiciele mediów zewnętrznych i wewnętrznych. Serdecznie państwa witamy i dziękujemy za waszą pracę i obecność. Ten konkurs nie odbyłby się, gdyby nie nasi młodzi przyjaciele, uczestnicy dzisiejszego konkursu wraz z modelkami, którzy przybyli do nas z południowej, wschodniej i środkowej części Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że pokonaliście setki kilometrów, żeby być dzisiaj z nami podczas 7. Ogólnopolskiego Turnieju Fryzjerskiego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Serdecznie was witamy. Ogromne brawo. Głos w tej chwili oddajemy w ręce naszej młodzieży, która poprowadzi dalszą część konkursu. O zebranie głosu i oficjalne otwarcie 7. Międzyszkolnego Turnieju Fryzjerskiego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prosimy dyrektora szkoły, panią dr Grażynę Dzidę i pana starostę powiatu radzyńskiego Szczepana Mieczykowskiego. Zapraszam. Dzień dobry. Chciałbym państwa bardzo serdecznie powitać na 7. Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim. Chciałbym wyrazić radość, że pomimo tak trudnych warunków pogodowych przybyliście państwo do nas z tak wielu odległych miejsc. Zrobimy dzisiaj wszystko, żebyście zawsze już chcieli na te konkursy fryzjerskie do Radzenia Podlaskiego przyjeżdżać. Dziękuję pani dyrektor, pani doktor Grażynie Dzida za zorganizowanie tego konkursu i wyrażam, tak jak powiedziałem, wielką radość, że kolejny raz udało się. Życzę wszystkim sukcesu, bo
wszyscy będą wygrani, bo każdy się czegoś nauczy i ja wspólnie z moim zastępcą, panem Michałem Zającem, będziemy śledzili. Do dzisiaj pamiętam fryzury z poprzednich lat, nie zapomnę bodajże Królowej Śniegu, która była jedną ze zwycięzczyń poprzednich konkursów, czyli jednak w pamięci wiele zostanie. Także dziękuję za zorganizowanie i życzę wszystkim wspaniałych wrażeń. Wszystkiego najlepszego. W imieniu całej społeczności szkolnej bardzo serdecznie witam naszych gości z Polski Wschodniej, Środkowej, Południowej. To wielki zaszczyt was gościć. Drodzy młodzi przyjaciele, szanowni państwo, cieszymy się bardzo. I pomimo tego, że na dworze panuje mróz, bo dzisiaj rano, jak jechałam do szkoły, było ponad 10, minus 10 stopni, to tu, w naszej hali widowiskowo-sportowej, jest życzliwa, ciepła atmosfera, pełna radości. Życzę wam, drodzy uczniowie startujący w tym turnieju, wielu wspaniałych emocji, wiele abyście nauczyli się, uczestnicząc w tym turnieju, czerpania od siebie jak najlepsze wzorce, pomysły i życzę wielu, wielu wspaniałych wrażeń podczas tego turnieju. No i cóż, panie starosto, pozostaje nam otworzyć 7. ogólnopolski turniej fryzjerski. Na część głównego konkursu. Zanim rozpoczniemy, pragniemy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące zasad pracy i oceny jury. I tak, całość pracy, czyli fryzura i makijaż, muszą być wykonane własnoręcznie przez uczestnika. Podczas pracy można używać wszystkich dostępnych na rynku fryzjerskim środków stylizujących, narzędzi i przyborów. Zawodnicy wykonują fryzurę na modelach włosów w dowolnym kolorze i o dowolnej długości. Dozwolone są ozdoby i dodatki do włosów, do pinki, stelaży i treski oraz wszystkie potrzebne produkty według uznania zawodnika. Nie mogą natomiast przykrywać 40% całości fryzury. Czas na wykonanie stylizacji 120 minut. Po lokacie zawodnika startującego w turnieju decyduje suma uzyskanych punktów. Punkty będą udzielane przez opiekunów przybyłych uczestników konkursu, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przewodniczącą składu sędziowskiego jest pani Monika Mazur, nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Jeśli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, prosimy o zgłaszanie się do pani Moniki. Prosimy uczestników o przygotowanie się do konkursu. Upływający czas będzie wyświetlony na tablicy z tyłu sceny. Rozpoczynamy pracę od sygnału dźwiękowego. Na 10 minut przed końcem czasu zostaniecie poinformowani o kończącym się czasie. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Przystępujemy do konkurencji. Powodzenia! Zespół szkół zawodowych nr 1 imieniu Stefanii Serpołowskiej w Puławach. Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących imienia profesora Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 5 imienia generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach. Niepubliczne technikum zawodowe Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach. Zawodowa Szkoła pierwszego i drugiego stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Barwniczej w Tychach.
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. I gospodarz dzisiejszego turnieju Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radziny Podlaski. Prosimy o gorące brawa dla przybyłych gości.